Drodzy, jeszcze na życzeniu. Za chwilę podacie sobie ręce. Czyniliście to już wiele razy. Można powiedzieć, że ludzie rozpoznawali was na ulicy jako narzeczonych również przez znak waszych splecionych rąk. Zbliżamy się teraz do wydarzenia, gdzie wasze splecione dłonie staną się znakiem wewnętrznej, uświęconej przez Boga jedności. Na znak tego przymierza, tej jedności, kapłan w sposób uroczysty obwiąże stułą wasze ręce. Wy zaś wypowiecie słowa przysięgi małżeńskiej. Stuła zostanie zdjęta, ręka mężczyzny po jakimś czasie puści rękę kobiety, ale powstanie wewnętrzna jedność łącząca wasze osoby i tę jedność nazywamy sakramentem, węzłem małżeńskim. Od najdawniejszych czasów podanie prawicy było znakiem zgody. Owszem, zdarzało się też tak, że było to fałszywe i obudne podanie ręki, ale to i o takim chcemy mówić. Na złotych kielichach używanych w czasie uczty weselnej znajdowały się wyobrażenia splecionych rąk nowożeńców.